Z ortografią, interpunkcją, związkami frazeologicznymi, pleonazmami, fleksją, właściwym użyciem wyrazów obcych, a nawet gwarą subalszczyzny zmierzyli się uczestnicy konkursu sztafeta miłośnika ojczystego języka. Sztafeta odbyła się z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w bibliotece PWSZ. Do rywalizacji przystąpiły drużyny z Subalskiego Liceum Ogólnokształcącego numer 7 i studenci. Komisja konkursowa poziom zmagań oceniła jako wysoki. Według niej młodzi ludzie doskonale poradzili sobie też z Subalską gwarą. Wiedzieli, kim jest abnegat. Dlaczego zdanie narysował swój autoportret jest niepoprawna? Wygląda na to, że licealiści nie mieli sobie równych. Największą ilość punktów, 105 na 127 możliwych oraz pierwsze miejsce zdobyła drużyna złożona z Igi Borajszy, Zuzanny Filipowicz i Marioli Kruszewskiej. Do rąk studentów trafiły wyróżnienia.